W sobotę 6 lipca na stadionie w Nowej Wsi odbyły się obchody jubileuszu 65-lecia istnienia klubu LKS Niwa Nowa Wieś. Klub powstał w 1948, rozgrywki piłkarskie zaczęliśmy w 1954 roku. Od C klasy pod okręg Szanu, w dniu dzisiejszym czwarta liga, czyli co jakiś okres awanse sportowe. Sukcesy też obnoszą nasi szachiści, pod okręg, mistrzostwo powiatu w tym roku. Także nie tylko piłką nożną Niwa żyje. Piłkarska stolica gminy, bo faktycznie biorąc pod uwagę całość sportowych Kęt, całej gminy Kęty, no mamy wiele zacnych klubów w bardzo różnych dyscyplinach sportu, ale matematyka, statystyki to bardzo ścisła nauka, więc najwyżej notowany klub, jeżeli chodzi o rozgrywki na poziomie czwartej ligi, doskonale zorganizowany, nie mający żadnych kłopotów finansowych, z rozwijającą się bazą sportową, także nic, tylko się cieszyć, gratulować z okazji jubileuszu 65-lecia i życzyć dalszych sukcesów sportowych już w najbliższym sezonie i w następnych latach. W trakcie jubileuszowych obchodów odbył się turniej piłkarski seniorów imienia Włodzimierza Gąsiorka, w którym zwycięzcami zostali gospodarze. Imprezie towarzyszył również otwarty indywidualny turniej szachowy oraz mecz piłkarski Oldboje Niwy kontra Kadra Śląska, który zakończył się wynikiem 4-5. Po zakończeniu zmagań sportowych dla zaproszonych gości oraz mieszkańców odbył się festyn.